Dzień 20. Chrzest duchem i przygotowanie drogi na przyjście Chrystusa. Prorok Malachiasz przepowiedział, że Bóg pośle Eliasza przed przyjściem Jezusa Chrystusa. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Malachiasz 3:23. To proroctwo ma podwójne zastosowanie. Odnosi się zarówno do pierwszego, jak i do drugiego przyjścia Chrystusa. Ewangelista Łukasz stwierdza, że Jan Chrzciciel jako pierwszy wypełnił proroctwo Malachiasza. On to pójdzie przed nim w duchu i w mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawych. Łukasz 1:17. Jan Chrzciciel wypełniał posługę w duchu i mocy Eliaszowej. O czym jest tutaj mowa? Oznacza to, że był napełniony duchem i przekazywał poselstwo namaszczone duchem, aby przygotować współczesnych sobie ludzi na rychłe przyjście Mesjasza. Będzie bowiem wielki przed Panem i wina i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Łukasz 1:15. Głoszeniu Jana towarzyszyła moc Ducha Świętego. Tłumy przychodziły, aby go słuchać i wielu zostało ochrzczonych. A w owe dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios, albowiem ten, co jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. A sam Jan miał odzienie w sierści wielbłądzie i pas skórzany wokół bioder swoich, a za pokarm miał szarańcze i miód leśny. Wtedy przychodziła do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nadjordańska. I byli chrzczeni przez jej w rzece Jordanie, wyznając grzechy swoje. Mateusz 3:1-6. Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z przesłania proroctwa Malachiasza i odnosił je do misji oraz poselstwa Jana Chrzciciela. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przyjść. Kto ma uszy, niechaj słucha. Mateusz 11:13-15. Proroctwo Malachiasza ma również drugie zastosowanie i odnosi się do ludzi, którzy będą głosili poważne poselstwo ostrzeżenia tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa. Przesłanie to nazywamy trójanielskim poselstwem lub poselstwem trzech aniołów. Apokalipsa 14:6-12. Eliasz czasów końca ma za zadanie przygotować ludzi na powtórne przyjście Chrystusa. Ponieważ Jan Chrzciciel musiał być napełniony duchem, aby przekazać poselstwo Eliasza w czasach mu współczesnych, dlatego i wierzący w ostatnich dniach muszą być napełnieni duchem, aby przekazać poselstwo Eliasza czasów końca. Poselstwo ostrzeżenia czasów końca, przekazywane przez ludzi napełnionych duchem, będzie głoszone w duchu i mocy Eliaszowej, podobnie jak poselstwo Jana. Dlaczego to końcowe poselstwo nie zostanie jeszcze przekazane z taką mocą? Przecież głoszone jest przez ponad 150 lat. Wydano i dalej wydaje się na ten cel miliony dolarów. Co jest nie tak? Uważam, że problem tkwi w naszym braku zrozumienia i doświadczenia chrztu Duchem Świętym. Nie chcę przez to powiedzieć, że Bóg nie błogosławił naszych wysiłków mających na celu głoszenie powtórnego przyjścia Chrystusa i ostrzeżenie ludzi przed nadchodzącymi wydarzeniami czasów końca. Chodzi mi raczej o to, że nie korzystamy jeszcze z potężnego błogosławieństwa i mocy, które czekają na nas, gdy lud Boży zostanie napełniony Duchem Świętym. Gdy to nastąpi, wtedy Eliaszowe poselstwo czasów końca będzie głoszone w jego duchu i mocy. Do osobistych rozmyślań i do dyskusji. Pierwsze. Jakie dwa zastosowania ma malachiaszowe proroctwo o Eliaszu? Drugie. Jakie jest proroctwo Eliasza na obecne czasy? Trzecie. Jakie duchowe doświadczenie jest konieczne, aby nastąpiło spełnienie drugiego zastosowania proroctwa Malachiasza?
Czwarte. Co się stanie, gdy Boże poselstwo czasów końca będzie głoszone w duchu i mocy Eliaszowej? Aktywność modlitewna. Zadzwoń do swojego partnera modlitewnego i porozmawiaj z nim o powyższym studium. Módlcie się pierwsze o to, aby Bóg wciąż namaszczał was swoim Duchem Świętym. Drugie o to, aby Bóg napełniał swój lud i Kościół Duchem Świętym. Trzecie o osoby na waszej liście modlitewnej. Wykorzystaj w swojej modlitwie poniższy tekst biblijny. Nakłoń serce moje do usta Twoich, a nie do chciwości. Psalm 119:36. Spraw, abym miłował Twoje rady i odwrócił się od miłowania pieniędzy i statusu społecznego. Napełnij mnie swoim duchem, abym był silny, tak jak Eliasz. Dziękuję.